10 najgorszych przydomków władców materiał opracowany na podstawie ciekawostki historyczne.pl Ragnar Lodbrok legendarny władca Danii Ragnar miał wielokrotnie napadać na Francję i Brytanię w roku 845 Ragnar na czele wikińskiej floty dopłynął rzekomo Sekwaną do Paryża i złupił miasto według legendy zginął w Brytanii przed 865 rokiem wrzucony do dołu pełnego jadowitych węży na rozkaz króla Elli z Nordworska Thumbri. Ragnar i jego synowie swą siedzibę mieli prawdopodobnie na Zelandii. Ragnar z synami zapoczątkowali zorganizowaną ekspansję na zachód, mobilizując zarówno siły duńskie, jak i norweskie. No dobrze, ale co to oznacza Lodbrok? Otóż Ragnar posiadał bardzo charakterystyczne włochate portki i to właśnie oznacza ten przydomek. Ragnar, włochate portki, czy też włochate gacie, bo i tak się tłumaczy. Iwan Ragnarson Syn Ragnara WHT Gacie, wódz wikiński, w 865 roku wraz z braćmi poprowadził wielką armię Pogan do inwazji na wschodnią Anglię. Ze strony wschodnich Anglów bardzo szybko osiągnięto ustępstwa. W następnym roku Ivar poprowadził swoje wojska na północ i z łatwością podbił York. Ragnarson brzmi po polsku bardzo ciekawie a oznacza bez kości. Niektórzy utrzymują, że jest to efemiczne określenie impotencji lub metafora związana z wężem. Część źródeł skandynawskich rozważa możliwość, że cierpią na schorzenie, podobne do wrodzonej łamliwości kości. Nieźle podbić Anglię, a ludzie dadzą ci przydomek na cześć impotencji. Harald Sinozęby, król Danii i Norwegii, syn Gorma Starego i Tyry, ojciec Sfena Widłobrodego. Harald wprowadził do Danii chrześcijaństwo przyjmując chrzest około roku 965. Legenda mówi, że gdy wahał się kto jest silniejszym bogiem, Odyn czy Chrystus, przekonał go kapłan niemiecki demonstrując przeniesienie rozpalonego do białości kawałka za gołą ręką. Istotnym aspektem polityki Haralda były próby uniezależnienia się od cesarstwa. Przydomek Sinozęby być może wziął się od szczerniałego zęba, który częściowo wybity w trakcie bitwy uległ martwicy. Za życia Haralda raczej nie nazywano go tym przydomkiem, nazwano go dopiero tak później. To właśnie od tego przydomka wzięto nazwę technologii Bluetooth. Harold I, zajęcza stopa, syn Kanuta Wielkiego z nieprawego łoża. Po śmierci owego króla w 1035 roku tronduński objął hardę Kanut. Został również ogłoszony królem Anglii, ale tu pretensje do krony zgłosił również Harold. Za Haroldem przemawiał również fakt, iż Harde Kanut na stale przebywał w Danii i podróż na wyspy musiała mu zabrać sporo czasu. Dodatkowo konkurent Harolda musiał stawić czoła szwedzko norweskiej koalicji. Anglosasi zdecydowali się na połowiczne rozwiązanie, mianując Harolda regentem na czas nieobecności Harde Kanuta. Kiedy Hardekon objął tron, rozkazał w czerwcu 1040 roku ekshumować ciało rywala, odciąć mu głowę i wrzucić ciało do tamizy. Skąd przydomek zajęcza stopa? Ano, lubił polować po prostu. Ethelred II, bezradny król anglików. Etelred podczas swojego chrztu od domu, czy do chrzcielnicy, co udzielający mu tego sakramentu święty Dunstan odczytał jako zapowiedź nieszczęść mających spaść na królestwo pod rządami tego króla. Historia ta prawdopodobnie jest zmyślona, ale zabawna. Panowanie Atelered rozpoczął w wieku 10 lat po tym, jak zamordowany został Edward Męczennik. W czasach, kiedy na Anglię spadła inwazja Duńczyków i Norwegów, rządy przechwycili doradcy, co było powodem nadania Ateleredowi przydomka bezradny. Źle rządzony kraj był regularnie plądrowany, a bez władz królewskiej administracji tylko zachęcał wikingów do coraz to śmielszych ataków. Dzisiaj historiografia stara się przedstawić go w nieco jaśniejszych barwach, co nie zmienia faktu, że jego rządy są uznawane za fatalne. Choć nie najgorsze w historii Anglii. Najgorszym Brytyjczykiem wybranym w plebiscycie BBC okazał się... I to się wam spodoba. Jan I, Miękki Miecz. Najmłodszy syn Henryka II, nie dostał żadnej posiadłości od swojego ojca. Nazywany od najwcześniejszych lat Janem bez ziemi, dorastał w cieniu starszych braci ojca i matki. Jego podchody do korony angielskie były długie i po dziś dzień ukrywa je czarna legenda. Knucie przeciw bratu Ryszardowi lwie serce, uciskanie swoich poddanych, utrata wszystkich posiadłości, konflikt z papieżem, pusty skarbiec i wojna z angielskimi baronami. Nie ma bardzo się dziwić, że musieli mu nadać kompromitujący przydomek. Przez brak zwycięstw dorobił się przydomka właśnie miękki miecz. Bolesław II, cudaczny. Książę Krakowski, Książę Południowo-Zachodni Wielkopolski, Książę Śląski wiele innych. Mierny polityk znany był z rozrywkowego trybu życia, z uchwałości i porywności. Już w pierwszych latach swojego panowania utracił Kraków i Wielkopolskę, a potem na skutek ciągnącego się latami konfliktu z młodszymi braćmi doprowadził do rozdrobnienia Śląska. Głośnym echem odbiła się konfrontacja księcia z biskupem wrocławskim i uwięzienie go. Awantura tylko dzięki szybkiej mediacji rodziny nie zakończyła, się w stylu angielskim. Kilka lat później nasz bohater porwał swojego bratanka Henryka IV, probusa i dzięki temu odzyskał część utraconych wcześniej ziem. No powiedzcie, że przydomek cudaczny nie jest odpowiedni. Iwajło, bułgarski car, wizjoner i przywódca ludowy zasiadający na tronie drugiego carstwa w latach 1278-1279, obdarzony nieprzeciętną charyzmą i talentem przywódczym. Iwajło zdobył sobie ogromną popularność jako ludowy obrońca Bułgarii przed najazdami tatarskimi, znatchnionego hodowcy świń awansował do pozycji samodzierżcy Bułgarii, zasiadającego na tronie w wielkim tyranowie. Po licznych walkach z Tatarami i Bizancjum utracił władzę na rzecz Iwana Asena III, a po jego pokonaniu Jerzego I Tertera. Zginął w 1280 roku, zamordowany z rozkazu tatarskiego dowódcy Nogaja. Wspominałem, że hodował świnie, stąd nazywany jest Iwajło Świniopas. Nieźle, zrobić tyle dla kraju, a i tak pamiętają to, że hodowałeś świnie. Widzicie jacy to są ludzie? Henryk IV, król Kastylii i Leonu, ożenił się w wieku 15 lat. 13 lat później rozwiódł się w atmosferze skandalu. Jego żona Blanka z Nawarry pozostawała dziewicą, choć o sprawności seksualnej Henryka miały świadczyć indagowane miejscowe prostytutki. W roku 1455 król ożenił się ponownie. Wybranka Joanna Portugalska urodziła Troje dzieci, ale że Henryk bardziej zainteresowany był swoim faworytem niż żoną, o ojcostwo podejrzewano kilku kochanków królowej. Na cześć jego osiągnięć, a raczej ich braków, posiada dwa przydomki. Nie wiem, który gorszy. Jeden to Henryk IV Bezsilny, a drugi to Henryk IV Impotent. Konstantyn V Kopronim. Od 741 roku cesarz bizantyński z dynastii izuryjskiej, jeden z największych obrazoburców, przydomek Kopronim zawdzięcza nieprzychylnym historykom którzy nadali mu go. Dlaczego? Za gorliwe palenie ilustrowanych ksiąg, wyrywanie mozaik i dewastację kościołów i klasztorów Teofens Wyznawca w swojej kronice nie zostawił na cesarzu suchej nitki. Przedstawił go jako krwiożerczą bestię i tyrana. Nienawiść do władcy spowodowała, iż w IX wieku jego szczątki zostały ekskomunikowane i wyrzucone do morza. A co oznacza ten kopronim, którym tak starano się go oczernić i przy okazji obrazić? Ano, kopros to łajno. Więc tak upraszczając, jest to Konstantyn V łajno bądź kupa. Bądź gówno, zależy jak to przetłumaczyć. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie ostatnio poruszyłem wiele ciekawych tematów, które na pewno Wam się spodobają. Ponadto. Proszę obserwować zakładkę społeczność, ponieważ tam często udostępniam filmy z innych kanałów, zarówno ze światowej historii, jak i czasami zdarza mi się udostępnić coś innych twórców, coś oczywiście wartościowego, co warto znać. Trzymajcie się, cześć!